dzięki uprzejmości pani starosty mieliśmy przyjemność obchodzić 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, Święto Policji, które rok do roku obchodzimy 24 lipca. 25 lipca bieżącego roku były to obchody właśnie Policji Trzebnickiej. W dniu dzisiejszym mogliśmy wręczyć wraz z komendantem wojewódzkim akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, począwszy od stopnia nadkomisarza dla mojego pierwszego zastępcy, poprzez stopnie aspiranckie, podoficerskie. Następnie przewodniczący związków zawodowych województwa dolnośląskiego miał okazję wręczyć odznaczenia związkowe policjantom ze stanu Trzebnicy oraz policjanci ze wszystkich podległych komisariatów posterunku Policji w Prusicach mieli przyjemność otrzymać nagrody ufundowane przez wszystkie samorządy powiatu. Jest to jedyna okazja w zasadzie w skali roku, kiedy takie odznaczenia wręczamy policjantom, wyróżnienia, awanse, wszelkiego rodzaju medale i ordery. No myślę, że dzisiaj ta cała atmosfera, która panowała na tym święcie, dała się wszystkim poznać, że tak powiem, i wyraźnie dać do zrozumienia, że jest to czas dla nas policjantów bardzo podniosły. Dzisiaj w imieniu przewodniczącego Zarządu Głównego miałem zaszczyt wręczyć odznaczenia z okazji 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 5 funkcjonariuszom Komendy Powiatowej w Trzebnicy. Ich codzienna ciężka praca na rzecz społeczeństwa i na rzecz też organizacji związkowej, jaką tu reprezentuję, no powoduje to, że policjanci ci i ich trud jest też pozytywnie dostrzegany przez inne osoby. No jest to dla mnie wielki zaszczyt móc wręczyć takie odznaczenia, bo jest to niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla tych policjantów, którym mogłem wręczyć to odznaczenie. Policji służę już 16 lat. Jako policjant najpierw Wydziału Konwojowego, później Oddziału Prewencji, od 6 lat Wydział Ruchu Drogowego. W dniu dzisiejszej uroczystości z okazji 104. rocznicy Święta Policji dostałem odznaczenia na 30-lecie Niezależnych Związków Zawodowych, na który zapracowałem wieloletnią współpracę z Zarządem Wojewódzkim. Pełniąc służbę we Wrocławiu, pełniłem przewodniczącego związków zawodowych. Do tej pory czynnie uczestniczę w życiu zawodowym policjantów. Pomagam, udzielam porad. Z okazji tegorocznego Święta Policji chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Trzebnickiej jednostki za ten cały trud, który wnoszą w jej działalność przez cały rok. I oczywiście życzyć wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia i tak zwanego szczęścia policyjnego.